Jeszcze tylko 7 dni można składać w ratuszu wnioski o przyznanie wócznia ćwingu za 2020 rok. Nabór wniosków trwa już ponad miesiąc. Wnioskować może w zasadzie każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja i instytucja społeczna, kulturalna, sportowa czy gospodarcza. Laureatem również może zostać każdy. Musi spełnić jednak dwa warunki: prowadzić swoją działalność na terenie miasta i wykazać się osiągnięciami lub zasługami w życiu publicznym Suwałk. Jedna ze statuetek trafi według regulaminu do przedsiębiorcy. Prezydent przyzna włócznie w uznaniu za produkty lub usługi, które są przedmiotem prowadzonej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Wstępnej oceny kandydatów dokona kapituła złożona z laureatów nagrody z ostatnich dwóch lat. Ostateczna decyzja jednak spoczywa w rękach prezydenta miasta. Nagrody od lat wręczane były na balu karnawałowym wydawanym przez prezydenta Suwałk. W tegorocznym karnawale bal jednak się nie odbędzie, ale jak informuje ratusz, uroczysta feta na cześć laureatów możliwa będzie, gdy nękające nas od niemal roku ograniczenia sanitarne pozwolą na organizację uroczystości.